13 kwietnia odbył się turniej Warcry. To największy do tej pory turniej Warcry'a w Polsce i trzeci co do wielkości na świecie. Organizatorzy Dorota, Bartosz i Maciej przygotowali wspaniałą imprezę w bardzo klimatycznym miejscu. W centrum Warszawy, mimo że na pierwszym klipie to tak nie wygląda, znajduje się Centrum Dawnych Sztuk Walki. Bardzo dobre miejsce na tego typu imprezy, bo nie dość, że jest duże i przestronne, to jeszcze ma odpowiedni wystrój. I wielkim wyzwaniem było, żeby powstrzymać się przed zdjęciem jakiegoś miecza ze ściany i machania nim. Do tego na pokładzie jest królik. Martwiłem się trochę, że będzie się stresował na początku, ale on tam jest codziennie, kiedy się odbywają treningi, więc miał zupełnie wywalone na nas. Turniej składał się z 4 bitew, których większość oczywiście przewaliłem. Natomiast wszyscy moi przeciwnicy, Carlos Satana, Adam, Kasia i Wiktor, byli wspaniali i świetnie się bawiłem. To jest w ogóle cecha taka turniejów, że zawsze jest wspaniałe towarzystwo. Ja niespecjalnie jestem graczem turniejowym. Nie lubię tworzenia klimatycznych rozpisek, które są dziwne i flafowo nie powinny te osoby się tam znaleźć, na przykład w takiej bandzie. Natomiast rozumiem, że no na potrzeby takiej imprezy jest to konieczne. I mimo, że nie jestem graczem takim typowo kompetytywnym, to sama idea turnieju i bycia na turnieju jest jak najbardziej dla mnie na plus przez spotkania z ludźmi. To było mnóstwo czasu, żeby pogadać, żeby gdzieś wyjść coś zjeść jeszcze między grami. I takie, mimo próby bycia samotnikiem, takie wyjścia do zaprzyjaźnionych nerdów, to jest wspaniała sprawa. Fajnym rozwiązaniem było skorzystanie przez organizatorów z aplikacji Wartali, która oprócz podsumowania turnieju też nadaje się jak najbardziej w trakcie, bo przy tej ilości osób, było 38, dwie zapowiedziane niestety nie dotarły, ciężko jest zakomunikować coś tak, żeby wszyscy usłyszeli. A dzięki aplikacji każdy na komórce mógł sprawdzić, na którym stole gra i z kim. W ogóle organizacja była fantastyczna. Od takich rzeczy jak jasno i porządnie ponumerowane stoły, do zasady przy każdym stole gry, krzesła zapewnione, bo to nie jest standardem, okazuje się, na wszystkich spotkaniach, po catering w formie herbaty i wody dla każdego. Można było sobie przyjść i zaparzyć. Oprócz zmagania się z organizacją tak dużej jak na bitewniaki imprezy, organizatorzy jeszcze zapewnili mnóstwo nagród od sponsorów, także chyba nikt nie wyszedł z tego turnieju z pustymi rękami. Nie mam chyba nic więcej do dodania, ale na filmie dalej będą focie wszystkich band, chociaż tak troszkę na szybko robione, podczas konkursu malarskiego i rozpiski. Do zobaczyska.